Witamy w następnej części wakacji z Byczkiem TV. Właśnie Mateuszek. Co robisz? Robię kawusię. Kawusia, a nie pijemy guarany? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dawaj guaranę sobie walniemy. Dzisiaj kawka. Wiesz? Dzisiaj kawka, a tak waliliśmy w guaranę. Guarana znakomity jest to owoc. Dobra, robimy jajecznicę i zaraz będziemy się wybierać jednak na morskie oko przez Dolinę Pięciu Stawów i taki będzie tytuł tego filmu. Więc widzimy się na morskim oku. Właśnie zaparkowaliśmy samochód i wybieramy się na autobus, by pojechać na... Gdzie? Do? Gubałówkę. Nie, na morskie oko. Gubałówka to jest nasze miejsce zamieszkania. Pozdrawiamy Stefka. Oczywiście syna pana, który tutaj dogląda te samochody wszystkie. I idziemy dalej. Stefek ogląda YouTube'a i musieliśmy go pozdrowić. Pozdrów Stefka. Pozdrawiam. Pozdrów Stefka. Pozdrawiam Stefunia. Pozdrów Stefek! O, lecimy dalej. Właśnie jesteśmy na przejściu do Morskiego Oka. Ile ludzi. Na konie przecież czekają. Zobaczcie ile ludzi. Tutaj Ryszard już ma jakieś kiki. Bo z góry założył, że nie da rady bez nich. Jak zasuwa. No. Mateuszek w moim stroju. Pokaż się. Dobrze, niech ten. Ty, rzeka bez wody. Zobaczcie, rzeka bez... Wody nie ma. Wody nie ma. Tam jest woda. Wody nie ma, ty. Jest woda. One zasuwają konie. Ale jak? Dobra, mamy. Muszę tutaj ten widok za wami złapać. Uśmiech. Właśnie zatrzymaliśmy się w drodze na Morskie Oko na jednym ze strumyków. Zobaczcie, jaki wielki strumyk. No, będziemy widzieć tutaj jeszcze wiele takich, ale na razie bierzemy się w drogę, bo jeszcze czeka nas bardzo, bardzo długa, wyczerpująca droga. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Ile jest stopni? 30. Z 30? 28. Może nie jest to jakiś rekord, ale jest strasznie parno. 28 w cieniu. 28 w cieniu. No dobra, lecimy. Co to za gatunek? Co to za gatunek zwierzęcia? No. Ja jestem Bawu, a to jest ryś. Ty jesteś Bizon. Bizon? A ja jestem ryś. Jak się nazywają te zwierzęta, co w puszczy żyją, podobne do byka? Buf. Woły. Nie. Żubry. Żubrym. Jestem żubrem, ale piję warkę. Musieliśmy przystać na chwilę, żeby odpocząć, bo jak nie będziemy się nawadniać, to się odwodnimy. A piwo ma ile procent? 100% piwa masz w piwie. I wody. Właśnie zatrzymaliśmy się w miejscu na postoju. Jest cała ekipa. Jest ekipa. I będziemy iść skrótami. Takimi kamiennymi jakby uliczkami, które skracają te zaokrąglenia. Bo tutaj idzie ulica. I ona idzie tam dalej, a my sobie skrócimy ten kawałek łuku, żeby nie było długo nam po prostu. Jest to troszkę trudniejsza trasa niż ulica, no ale szybciej dojdziemy, nie? Dzięki temu. O, tu już jest słońce. Fajnie. Rozjaśnione. Ale jak daje. Tak wyszło, nie? No i wychodzimy. Wszędzie są. Ej, no bez kitu, tak to byśmy szli tak na około. No, tam byśmy wyszli. Tak na około. Na około. I tu. I teraz jest następny. Taki. Idziemy tam. Na około. A my to skracamy tą drogą. Ale to są góry. Ale to jest dopiero pikuś.
porównanie do takiego Giewontu czy Kasprowego Wierchu. Czeka nas taka droga tam. Woli na pewno. Maciek? Poszłem tutaj na górę. Dałem radę dojść. Niesamowite. Czekaj. Idziemy sobie tam usiąść, co? Jak się czujemy? Zajebiście. To tylko morskie oko. Pozytywnie, bo pierwszy wlazłem. Jesteśmy w miejscu, gdzie zaczyna się wejście do morskiego oka. Gdzie Ryszard nam uciekł? Ty, gdzie jest Ryszard? Tam ubrał koszulkę. Tam idzie. Uśmiech! Jesteśmy na etapie końcowym. Z tego miejsca właśnie wyjeżdża się bryczkami prosto do miejsca parkingowego na początku, gdzie przyjechaliśmy busem. A tutaj ludzie się zbierają już, ci wykończeni i... Co? Wykończeni wsiadają do bryczek i jadą na dół. Jesteśmy na miejscu, Mati. Jesteśmy na miejscu i teraz to wystarczy wejść tylko tam do góry. Tu w te miejsce chodź. Idziemy. Jesteśmy. Ryszardzie, jak wrażenia? No co, zwykłe jeziorko takie. Jo, zwykłe. Magda, idziemy na ten nasz kamień? Żeby tylko to zobaczyć. No. Tylko po to się tu idzie. Ja mogę w domu dostać. Dotarliśmy na słynny kamyk, gdzie mam na Facebooku zrobione zdjęcie z moją Madzią, właśnie tutaj w tym miejscu. I już pierwsze co zauważyłem, to pstrąga. Popatrzcie, tam pływają. Czekaj, gdzie one są? Muszę tam. Pływają dwa małe pstrągi. O. Gdzie one są? Gdzie one są? Już popłynęły, tam płyną. Ja je widzę, ale nie, ciężko one. Je zlokalizować. Tam jakaś. Małe pstrągi to są. No szkoda, że tu blisko nie podpływają, ale tu jedna płynie. Gdzie? Gdzie? Nie mogę złapać na kamerę. Ale jesteśmy w miejscu naprawdę bardzo pięknym. Zobaczcie, piękne miejsce. No chcemy się z wami pożegnać, bo nasza wędrówka na morskie oko dobiegła końca. No i wracamy do domu. Jedziemy końmi. Nie jedziemy koń, nie koń. Nie no, tam, kawał tam. Drogi mamy do domu. Tam one czekają. A my jeszcze 2 godziny na nogach. Czas wybierać się do domu. Na razie. Pomachajcie ładnie. Czas rozkładać nawet.